Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dachowski pyta. Ostatnio rozmawialiśmy z Remkiem Rzepką o przygotowaniu motorycznym, o tym, czy powinniśmy być symetryczni i jakie ćwiczenia robić i dlaczego przysiad nie będzie zawsze idealnym ćwiczeniem. Jeżeli nie słuchałeś tego podcastu, to po tym odcinku warto do niego wrócić. A dzisiaj kolejny wyjątkowy gość serii Dachowski pyta, a jest nim... Jakub Jabłoński, specjalista, ortopeda-traumatolog. No właśnie, czyli dokończyłeś, czym się zajmujesz, co robisz, czy jesteś lekarzem i czy mogę powiedzieć, że lubisz operować? Lubię pracować. Lubisz pracować. No dobra, to jakim stawem najbardziej lubisz się opiekować? Jeśli chodzi o zabiegi operacyjne, staram się skupiać na stawie kolanowym. Tutaj tak mocno jestem sprecyzowany, czy to jakaś traumatologia narządu ruchu też nie jest mi obca. Natomiast jeżeli chce się na czymś koncentrować i tutaj powiedzmy uchodzić za kogoś, kto się zna bardziej na którymś ze stawów, to staw kolanowy. Natomiast szeroko pojęta traumatologia sportowa jest takim moim ulubionym zajęciem. I dzieci, i dorosłych. To powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na ortopedię, czy na bycie lekarzem? Ktoś w rodzinie? To historia, czy poszedłeś pod prąd kompletnie? Ja szedłem pod prąd, mówię, to jest chirurgiem dziecięcym, co trochę z taką traumatologią dziecięcą jest związane, czyli gdzieś tam mój tata próbował swoich sił trochę w ortopedii, nawet zaczął specjalizację z niej, ale to nie było jakby przyczynkiem do tego, że ja poszedłem w tą stronę. Na studiach podwichnąłem bark. I akurat to było idealnie w momencie, kiedy miałem zajęcia z ortopedii. Wtedy poznałem profesora Marcina Dąbrzowskiego bliżej. No i jakoś gdzieś tam powoli gdzieś mi się to świtało, że może to ta specjalizacja. Zawsze chciałem coś manualnego robić, więc ta ortopedia pasowała w tym względzie. No i to poszło potem. Coraz trochę mniej się interesowałem, trochę bardziej i summa summarum wyszło tak, że zacząłem specjalizację z ortopedii i bardzo jestem z tego zadowolony. Lubię to pytanie zadawać, więc zadam i tobie. Czy coś pamiętasz ze studiów albo co jeszcze używasz ze studiów dzisiaj w swojej praktyce? Wiesz co, studia uczą kontaktu z pacjentem i myślę, że to jest coś, co jest najważniejsze, żeby przełamać pewną barierę w sobie i na tej podstawie wybrać też drogę specjalizacji, bo można zostać patomorfologiem i z kontaktu z pacjentem mówmy się nie mieć w ogóle. Można zostać radiologiem, się patrzeć w ekran i też prawie, że nie mieć kontaktu z pacjentem, jak się nie robi ultrasonografii na przykład. Więc tutaj ja zawsze wiedziałem, że kontakt z drugim człowiekiem jest czymś, co mnie fascynuje i co daje mi dużą frajdę. Więc ta smykałka do tego, żeby coś dotykać i jeszcze zoperować, plus to, że mogę mieć bardzo dobry i bliski kontakt z pacjentem, to gdzieś się połączyło i z tego wyszła ortopedia. Czyli wybrnąłeś z mojego pytania, czy studia są pomocne, czy nie w dzisiejszej pracy, czy dają dużą wartość? Wiesz co, myślę, że żadne studia nie przygotują cię do pracy, no bo praca to jest realna praktyka. Na studiach niestety jest mało tej praktyki, chyba teraz to się zmieniło, roczniki tej praktyki jeszcze miały mniej, teraz chyba jest więcej trochę tego na studiach, aczkolwiek jak ktoś wie, to może mnie poprawić. Natomiast wydaje mi się, że praktyka, jeszcze raz praktyka nas uczy zawodu i dopiero jak się zacznie popełniać błędy, to się zaczyna i wyciąga się z tego wnioski, to się zaczyna być lepszym specjalistą, także. No dobra, to uwaga, ciężkie pytanie, niezapowiedziane, nie, żartuję. No dobra, to praktyka mówisz, no to jak połączyć praktykę z EBM-em teraz, nie? Bo może coś ci wychodzić, jak do tego podchodzisz, żeby to było jeszcze takie naukowe albo powtarzalne, no bo praktyka, no ale trzeba chyba spojrzeć czasami gdzieś indziej. Tak, to jest najtrudniejsze zadanie dla nas w ogóle praktyków, żeby jednak jakkolwiek, ale zbierać dane na temat pacjentów. To jest trudne ze względu na to, że w praktyce naszej, niezależnie od tego, czy pracujemy w prywatnym ośrodku, czy w ośrodku państwowym, jesteśmy nierzadko przez życie brutalnie weryfikowani, że pacjent do nas często nie wraca. Ja nawet mam takie przeświadczenie, że jak pacjent do mnie nie wraca, no to mam złudne wrażenie, że mu pomogłem i że jest super. Tak? Natomiast zawsze powtarzam taką anegdotę, którą mój tutor barceloński mówił, że w Barcelonie jest trzech najlepszych chirurgów barku i każdy myśli, że jest najlepszy.
bo żaden z nich nie widzi swoich powikłań. Powikłania idą do tego drugiego, a powikłania tego drugiego idą do tego trzeciego. I tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że sztuką w naszym zawodzie jest to, żeby jednak w jakiś sposób weryfikować to, co my robimy. Bo to, że pacjent do nas nie wraca, wcale nie oznacza, że my mu pomogliśmy. Więc no, idealną opcją byłoby mieć posiadanie takiej kontrolnej wizyty, która najlepiej oczywiście byłaby za free albo że była wliczona w koszt terapii, żebyśmy jednak weryfikowali to, co robimy na co dzień. Natomiast no to EBM jest trudny do realizowania poza ośrodkami uniwersyteckimi, które to finansują, tak? Czyli mamy ten idealny układ, że pacjent nie musi swoich środków własnych wrzucać w to, żeby sprawdzać, czy terapia jest skuteczna. Problemem naszym, czyli twoim i moim, jest to, że pracujemy w ośrodkach prywatnych i że no właściwie każdą rzecz, którą robimy, musimy jednak bilansować na poziomie biznesu, tak? I to jest niełatwe w EBM-ie, bo wtedy niestety no, ktoś musi za to finalnie zapłacić. Mhm. Natomiast myślę, że w tych czasach digitalizacji i dużej życia jesteśmy w stanie chociaż na taką prostą wiadomość do pacjenta napisać, czy jest OK. Ja zawsze pacjentów proszę. Proszę mi napisać, czy jest OK w przeciągu jakiegoś tam czasu, jeżeli nie mamy z założenia czasu się spotkać, albo nie możemy się spotkać. Więc no, wplatanie EBM-u w praktykę jest konieczne i będziemy pewnie rozmawiać o jednym z tematów, który jest dość hot, czyli PRP. I tutaj no, EBM jest miażdżący, tylko mało kto chce się do tego EBM-u przyznać, albo mało kto chce temu EBM-owi dać no, szansę, żeby jednak wykluczyć pewne błędne praktyki z codziennego funkcjonowania. To ja tutaj przytoczę takie jedno piękne zdanie, które ostatnio słyszałem na konferencji na warszawskim AWF-ie. Twój kolega lekarz, chyba właśnie z ortopediki, powiedział takie zdanie, że nie, jeżeli pacjent jakby nie wraca, to trzeba mu wcześniej powiedzieć, nie obrażajmy się na siebie, jeżeli nie wyjdzie, to powiedz, że nie wyszło, bo to nie jest jedyna metoda leczenia tego przypadku, można robić to, to i to, ale to, co dzisiaj zrobiłem, jest najbardziej skuteczne. To takie zdanie, które można być otwiera możliwości kolejnego leczenia. Oczywiście tylko kwestia teraz wyboru, które jest najskuteczniejsze w danym przypadku. Zgadzam się w 100% i w ogóle komunikacja z pacjentem jest bardzo ważna. Na tego nie uważam. Ja uważam, że na WF-ie, nie wiem jak na lekarskim, ale na WF-ie ja nie byłem uczony komunikacji werbalnej z pacjentem, przekazania informacji, ja tego się uczę dzisiaj, ale bardziej ze strony marketingowej i mogę to przełożyć na pacjentów, żeby oni rozumieli nasz język. To jest mega trudne. I to wcale nie jest siła marketingu. To często tobie zarzucają ludzie na forach tych różnych internetowych, że ty nagabujesz pacjentów do tego, żeby przychodzili do ciebie. Natomiast to jest forma edukacji. Pacjenci są nieświadomi i to jest forma edukacji pacjentów, żeby byli bardziej świadomi, że pewne formy leczenia są albo przestarzałe, a pewne formy leczenia są wskazane nawet w niektórych, a po pierwsze wskazana jest diagnostyka, więc niezależnie od tego, czy to będzie dobry ortopeda, czy to będzie dobry fizjoterapeuta, byleby zbadał pacjenta i pokierował go dalej, bo pacjent nie musi wiedzieć. Dokładnie, też można powiedzieć, skąd ci biedni ludzie mają to wiedzieć. No, pamiętasz na selekcję biologii, nie wiem, z podstawówki, z liceum, że no to nikt nie mówił o leczeniu tendinopatii, czy co masz zrobić, jak złamiesz nogę. No, jakby, no to nie są, tam mówiliśmy o tym, jak pantofele się rozmraża, a nie o tym, co człowiek ma robić w ciągu życia. Ale wróćmy, bo zaraz uciekniemy w tyle tematów, że nie wiem, do czego będę miał wrócić, bo już poruszyłeś cztery i ja się już rozjechałem, nie? Więc no dobra, to jedziemy. Zacząłeś, miałem gdzie zacząć od kolana, no ale kolano ominąłeś, nie ominąłeś, PRP. No dobra, ja często słyszę, że PRP, moi pacjenci gdzieś tam byli, nieważne gdzie, dostali załóżmy na zwrodnienia kolana albo na uszkodzoną łękotkę. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby PRP zadziałało w tych dwóch przypadkach? Czy generalnie w tym akurat aspekcie badania naukowe nie są wcale takie złe, czyli generalnie to nie jest forma regeneracji, to trzeba pacjentom powtarzać. PRP to nie są komórki macierzyste, bo pacjenci często o to pytają, czy to są komórki macierzyste, no bo to drogie, to są komórki macierzyste. No problem polega na tym, że żeby wychwycić jakieś komórki macierzyste z naszych tkanek, musimy zrobić zabieg albo liposukcji, albo aspiracji szpiku kostnego i zrobienia z tego jakiegoś preparatu, który będzie mógł tutaj zrobić spustoszenie takie
powiedzmy, ala, ja zawsze to nazywam w cudzysłowie regeneracyjny. Natomiast akurat dowody naukowe na to, że perpetuum i dolegliwości bólowe i trochę tłumi ten stan zapalny z choroby zwyrodniowej, bo choroba zwyrodniowa to stan zapalny, trzeba to powtarzać, to jest i to działa. I tutaj całkiem niezłe są dowody naukowe, bo tych prac naukowych zostało zrobione całkiem sporo. Łączenie tego z kwasem hialuronowym też przysparza pacjentom poprawę. No oczywiście trzeba każdy przypadek mierzyć oddzielną miarą i analizować to, czy tam nie ma jakichś niestabilnych fragmentów łąkotek, pływających fragmentów oderwanej chrząstki itd., itd. No albo ewidentnie trzekościokość, mamy taką dużą zwyrodniowkę z zaburzeniem osi, no to to jest wskazanie do endoprotezoplastyki. Natomiast umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe IPRP plus ewentualnie kwas hialuronowy to wcale nie jest zła opcja, więc tutaj nie negujemy tego. To zapytam jeszcze inaczej, muszę tutaj dokończyć, żeby to było dobrze może wybrzmiało, bo po PRP takie kolano załóżmy powinno być unieruchomione przez jaki okres czasu? W ogóle. To nie, wiesz, że to pewnie podpuszczasz mnie, natomiast unieruchomienie, no co ono zrobi? Ono zaburzy tylko łańcuchy kinematyczne, osłaby siłę mięśniową, a wiemy doskonale, że zwyrodnieniówka u ludzi, którzy są aktywni fizycznie, nawet w pełni rozwinięta, zupełnie inaczej się zachowuje i inaczej funkcjonuje ten metabolizm niż u człowieka, który działa i funkcjonuje normalnie, więc tutaj dostaje PRP, mam od razu ruszać nogą, tak? To jest oczywiście, jakby, tak. Mam od razu ruszać nogą. Dostaję PRP, czy czegoś nie wolno mi robić po zabiegu od razu? Nie wolno przez 4-6 tygodni brać NLPZ-ów. I to jest podstawa, tak. Czy coś jeszcze muszę... Bo tam robimy... Ja to nazywam tak dla pacjentów. Możesz mnie poprawić, bo może to źle nazywam dla nich, że robimy tam takiego sztucznego siniaka. No trochę tak, no bo podajemy jakiś tam koncentrat czynników wzrostu, trochę płytek, które mają zaktywizować te właśnie komórki macierzyste, których tam jakaś drobna ilość jest. No i te procesy kontroli stanu zapalnego mają zacząć działać, no tak pokrótce. Mhm. To kiedy tego nie powinniśmy robić? No bo powiedziałeś, że okej, przy zwyrodnieniu może są jakieś, tak, może przy łękotce są jakieś dowody naukowe. A kiedy jest to nadużywane według ciebie? Kiedy może inni lekarze albo gdzieś fizjoterapeuci wysyłają na PRP? Mogę powiedzieć ci otwarcie to, co było ostatnio powiedziane w Lyonie na Izokinetiku. Wyszedł pan Holender, czyli Skandynawia zawsze krytycznie mówi o pewnych sprawach, które w innych częściach Europy są hura optymistycznie traktowane. I on powiedział jednoznacznie, wszystkie skandynawskie rejestry negują działanie PRP w tendinopatiach, w tendinopatii więzadła rzepki i w tendinopatii ścięgna Achillesa. Inna sprawa jest w łokciu tenisisty, tam wydaje się, że jakiś potencjał działania tych czynników jest. Natomiast ewidentnie zostało zanegowane działanie PRP w więzadle rzepki, czyli w kolanie skoczka i w tendinopatii ścięgna Achillesa. Jako nieskuteczne i efekt działania podobny do podania soli fizjologicznej w tamtym rejonie. Także poszło to bardzo ostro i jednoznacznie tam ludzie próbowali wstawać, mówić Hiszpanie. Oczywiście, że to chodzi o metodologię podawania, metodologię opracowywania tej tkanki. Natomiast wychodził ten facet jeszcze raz za każdym razem odpowiadając na pytanie, nie, nie działa. Do not use, tak? Czyli po prostu oni mają tak duże rejestry, które, no, umówmy się, że w nauce i w EBM-ie to są najsilniejsze ośrodki, najsilniejsze kraje i zdecydowanie chyba ja uważam, że warto się ich słuchać i ja mam podobne spostrzeżenia, też nie udało mi się w tendinopatii kolana skoczka wykorzystać PRP jako metody skutecznej, także też mam podobne doświadczenia, to samo dokładnie jeśli chodzi o Achillesa, także tutaj ja będę sceptyczny i zgadzam się, EBM wydaje się tutaj mieć bardzo dużą siłę i warto tą wiedzę promować. A masz pomysł, dlaczego miałoby nie działać w tendinopatii wiązadła właściwego rzepki, a miałoby działać na łokieć tenisisty? Co tam miałoby być różnego w formie, nie wiem, ścięgna, pracy ścięgna, mięśnia? Myślę, że chodzi o biomechanikę, czyli o to, że to ten proces zwyrodnieniowy po prostu inaczej się zupełnie toczy i inne siły i inne przeciążenia wchodzą w grę. Prawdopodobnie te łańcuchy białkowe ścięgniste dużo bardziej się psują, jeśli chodzi o ścięgna Achillesa, dużo większe przełożenia sił są i chodzi o biomechanikę. Także tutaj nie, to jest pewnie kwestia tego,
rozwoju tej struktury. Wiemy, że jeśli chodzi o przyczep wspólny mięśni prostowników nadgarstka i palców, czyli łokieć tenisisty słynny, mamy tutaj do czynienia z procesem zwyrodnieniowym, który często tak mocno przebudowuje strukturę ścięgna, że powstaje tam kolagenowa blizna i to ścięgno już nie przypomina ścięgna, ale blizna na tyle mocno się przebuduje, że zaczyna jakby biomechanicznie działać ta struktura, natomiast już zupełnie nie przypomina tego, czym była oryginalnie. A podejrzewam, że to w kwestii więzadła rzepki i ścięgnia Achillesa po prostu nie jest możliwe, bo nie działa wtedy ruchowo zupełnie. Dobra, to powiedzmy teraz sobie jeszcze, które w kolejności jakby w leczeniu to PRP powinno być? To powinno być pierwsze z wyboru, ostatnie, albo jaka kolejność u pacjentów powinna być stosowana, żeby to było najbardziej skuteczne i to PRP było celowe i nie zwyrężało jakby kieszeni pacjenta? Wiesz, no nigdy nie powinno być leczenie pierwszego rzutu, no bo jeżeli ktoś przychodzi do ciebie pacjent i ty mówisz mu, że o PRP od razu, czyli jako ortopeda, no bo to teoretycznie powinniśmy tylko my lekarze wykonywać, bo to jest taki format opracowania tkanki, która jest przypisana w polskim prawie doktorom. Natomiast to jest kwestia tego, żeby jednak mówić o kinezyterapii jako pierwszym rzędzie leczenia tendinopatii czy choroby zwyrodnieniowej. No, problem jest taki, jak przychodzi do ciebie pacjent z dużą, aktywną chorobą zwyrodnieniową. No to jest trochę problem, żeby go wrzucić w kinezyterapię, bo kolano puchnie. Możemy, według mnie, co ja robię w swojej praktyce, mogę powiedzieć. Często daję leczenie przeciwzapalne w takim wypadku, jeżeli mamy aktywną chorobę zwyrodnieniową w wczesnym etapie i staram się pacjentom mówić, żeby zaczęli się ruszać, tak? Jeżeli się zaczynają ruszać i sytuacja się poprawia, no to wiemy, że wtedy jest ta idealna opcja, żeby tą kinezyterapię szeroko pojętą stosować dalej. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle leczenie iniekcyjne nigdy, rzadko kiedy powinno być leczeniem pierwszego rzutu. Tak? Czy to jest kwas hialuronowy, czy to jest PRP, raczej fizjoterapia w szerokim zakresie, czy troszeczkę fizykoterapii, czy od razu idziemy na ostro z kinezyterapią, żeby... Wszystko zależy od tego, z jakim pacjentem mamy do czynienia. No bo jeżeli mamy kogoś, kto się nigdy nie ruszał, to ciężko mu będzie nagle zacząć się ruszać i iść na ostro, jeśli chodzi o działanie ruchowe. Także to jest temat, który wydaje się tutaj najważniejszy. Odpowiednio dobrać pacjenta. Natomiast ja się nie boję leczenia przeciwzapalnego, lekowego i uważam, że ono bardzo często jest potrzebne. Wielu ludzi neguje to totalnie. Nie, w ogóle leki nigdy nie. Natomiast no, to jest ten EBM kontra praktyka i życie codzienne. No. Wrzuć pacjenta, którego nakurza staw mocno, nagle w terapię ruchową. No nie da się. Ja to nazywam sztuką regresji. Wymyśl takie ćwiczenie, żeby go nie bolało, nie? Wymyśl taką oś, żeby go nie bolało. No bo na przykład mogę do tego podejść, do tego jakby leczenia przeciwzapalnego, że my naprawdę jeszcze upośledzamy leczenie. Dlatego, że proces zapalny to dobry proces, który ma się dziać, nie? I może tak pójść i teraz jakby wynika, że no to leczenie, to co powiedziałeś, farmakologiczne, może trochę taki hamulec ręczny dać do tego leczenia, to naprawdę. No mówię, to wszystko kwestia przypadku. No jak masz tam 60-paroletnią osobę, która ma dużą zwyrodnieniówkę, ciężko będzie ją uruchomić po wielu latach, natomiast jak masz dziewczynę z PFP, która trochę nie uprawia sportu i dlatego ją boli kolano, bo tam jest wysokie ustawienie rzepki, nieoptymalna praca mięśni, no to wiadomo, można by zarobić cash i od razu podać jej kwas hialuronowy, natomiast ja tak nie robię praktycznie nigdy, no chyba, że ktoś ma swoje własne wesele za 2 tygodnie i wiadomo, że mamy tego czasu ultra mało. Czyli i po prostu... to jest najważniejsze. Jeszcze raz? Zawsze cel pacjenta najważniejszy. No, trochę inne, nie? Jakby to jest mega ważne. Trochę trzeba na to patrzeć, no bo umówmy się, że nie żyjemy w aż tak bogatym kraju, że pacjenci do nas przychodzą. Ach, akurat przechodziłem i tam mogę sobie pozwolić na to, żeby się trochę poleczyć. Tylko to już przychodzą ludzie, którzy mają dolegliwości bólowe, które ich głównie sprowadzają, bo już nie wytrzymują, tak? Najczęściej bagatelizują się je przez jakiś czas i przychodzą do nas dopiero po jakimś czasie już z rozwiniętymi dolegliwościami. No i wtedy trzeba mierzyć siły na zamiary, jak w krótkim czasie jesteśmy w stanie takiemu pacjentowi pomóc. Oczywiście idealną opcją jest pacjenta na pół roku do przodu zaplanować,
ćwiczyć razem z fizjo, razem z trenerem motorycznym, potem z trenerem personalnym itd., itd. Natomiast to jest idylla, która no, bardzo rzadko jest możliwa. Miałeś pacjenta, który wszedł i powiedział, bez PRP nie wychodzę? Tak jest, staram się zawsze historię sprowadzać do parteru. Rzadko kiedy się zgadzam, natomiast najpierw się zawsze nagadam, że nie, a potem zaczynam analizować historię i czasami rzeczywiście wychodzi na to, co pacjent powiedział. Natomiast to nie jest większość przypadków, więc tutaj, no ja mówię, ja nie jestem dobrym doktorem dla FIM, bo ja nie zużywam tych preparatów na hektolitry. I jak już przychodzą, to pytam się, dlaczego tak mało, bo ktoś tam używa dużo. Ja mówię, no ja używam tak, no sorry. Nie jest to coś, co jest leczeniem pierwszego rzutu. Wiesz doskonale, że mam dobrą zażyłość z fizjoterapeutami. Zdarza mi się pacjent... O tym jeszcze porozmawiamy. I to jest klucz do sukcesu, uważam, współczesnej ortopedii, współczesnej fizjoterapii, czyli ta współpraca, o której cały czas mówimy. Bo no, opcją idealną jest, że pacjent wychodzi z gabinetu od lekarza i od razu trafia na stół do fizjo. Jeżeli można zrobić coś szybkiego, nie wiem, falę uderzeniową, może jakąś igłą ukuć, żeby coś w jakimś ostrym stanie rozluźnić, no to jest super, tak? No bo wtedy te efekty terapii są najlepsze i w ogóle to jest najlepsza opcja, kiedy pacjent trafia na ostro. I to, co jest zmorą systemu, czyli pacjent trafia na izbę przyjęć, dostaje jakieś zalecenia, ale nie dostaje fizjoterapii. Co jest no, największym problemem. Bo i tam nie ma. Ale dobra, idźmy do kolana, bo mówisz, że lubisz. No dobra, to teraz jest pytanie numer jeden. Czy nie ma troszeczkę mody na operowanie kolana, szczególnie naszego kochanego ACL-a, czyli krzyżowego przedniego? Nie jest tak, że teraz nagle mamy jakieś badania, że trzeba i nagle wszyscy operują? Nie ma takich badań i nie będzie. Myślę, że coraz więcej jest informacji na ten temat, że część pacjentów nie należy operować i wszelkie mody typ na mało inwazyjne zabiegi, przeszywanie więzadła, internal bracingów i tak dalej, to jest jednak kuszenie się na operowanie ludzi, którzy ACL-a do szczęścia długofalowo nie potrzebują. Ja zawsze podkreślam, sam teraz mam, nie wiem, 4-5 osób na sali rehabilitacyjnej, ludzi, których zdyskwalifikowałem pierwotnie z leczenia operacyjnego, i na prehabie, czyli tak teoretycznie przygotowanie do zabiegu, ci pacjenci rezygnują, a ja razem z nimi przyklaskuję tej decyzji. Nie mamy uszkodzenia łąkotki, nie mamy niestabilności rotacyjnej. Bardzo rzadko, kiedy mamy dodatniego pivota. I ci pacjenci funkcjonują bez krzyżowego na mocnych mięśniach, dobrych łańcuchach mięśniowych, tylnym, przednim i dobrym balansie mięśniowym. I powiem szczerze, no jak ktoś nie jeździ na nartach, nie gra w tenisa, nie gra w piłkę nożną i nie ma okay. Tego czerwonego stop, światła stop, pod tytułem stop. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, kolano, znaczy, to ja uważam, że ten podcast to jest wartościowy, pacjent, fajny nie być i dużo i z niego skorzystałeś. Nie operujemy obrazków, a więc tak? Czyli ja mam to, do ciebie prośbę, udostępnij, poinformuj nie innych, wydaje mi się bezpośrednim że słuchasz tego podcastu, może to być że on jest wartościowy ja mówię, i co uzyskałeś. Ja sobie zabieram w ten sposób dla mnie pracy, tak? Będzie taka nagroda, podziękowanie. Mogłaby i byłaby w stanie się zoperować. Natomiast... Ja wiem, jaki to jest proces, jeśli chodzi o obserwację procesu dochodzenia do sprawności tych pacjentów. I większość tych ludzi nie jest gotowa na poświęcenie pół roku ponad życia na to, żeby nie wyjść pół z tej roku, nie? Bo to jest kluczowe chyba, że ja trafiałem nieraz już pacjenta, który po operacji nie był świadomy, że do zdrowia będzie dochodził. I to widać też na grupach facebookowych, to co powiedziałeś wcześniej, tam gdzie udzielam się, niektórzy mnie bardzo nie lubią, że czy jesteś gotowy na rok rehabilitacji, nie? Jakby, tak. Może się uda w pół roku, a ty chcesz biegać, no to powiedzmy, że 10 miesięcy. Czy jesteś gotowy, bo lekarze o tym zapominają, nie wiedzą, nie chcą powiedzieć, jakby to jest takie dla mnie, nie mogę tego jakby do końca gdzieś tam zrozumieć, co się dzieje w tym procesie jakby zapisywania na operację, dlaczego tej informacji tam nie ma i ludzie są nieświadomi. Ale powiedz mi jedną rzecz, bo powiedziałeś, że okej, mamy pacjenta, który nie ma tych testów, ma siłę mięśniową i inną, no, ale są badania i ja się nieraz to z jednym człowiekiem kłócę na ten temat, też medialnym, który mówi o tym, że jeżeli nie zoperuje takiego kolana, to zwyrodnienie w tym kolanie będzie większe. Czyli w przeciągu ilunastu lat, long term, zwyrodnienie w kolanie będzie większe. Jak to wytłumaczyć pacjentowi albo innym terapeutom to zdanie, to badanie? Znaczy, i druga jest rzecz.
jak bardzo galopuje choroba zwyrodnieniowa po tym, jak zaporujemy pacjenta. Dziękuję, że to powiedziałeś. Bo są badania na to, że choroba zwyrodnieniowa u ludzi z rekonstrukcją więzadła krzyżowego, czy jakąkolwiek interwencją chirurgiczną w staw kolanowy, czy każdy inny, tak zaburza homeostazę, że mimo wszystko zmiany zwyrodnieniowe postępują szybciej. I są takie prace naukowe, które to pokazują. Natomiast konia z rzędem temu, kto zrobi taką pracę, która pokaże, jak te statystyki zwyrodnienia wyglądają w jednej i w drugiej grupie. Oczywiście będzie masa różnych czynników zmiennych, bo ci, którzy przeszli prehab, ci, którzy się ruszają, czy ci, którzy ważą odpowiednią ilość kilogramów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wielokrotne rozmowy z różnymi ludźmi, którzy mieli uszkodzenia Achillesa, słynny nasz były prezes PZPN-u, Zbigniew B., który nie miał krzyżowych i grał. Oczywiście to był długi okres swojej kariery w Juventusie nawet, bo chyba w 15 lat czy 20. Ma zwyrodnienia oczywiście w kolanie, natomiast szczupły, aktywny. Ja jestem zorientowany w sytuacji o tyle, że widzę ile... Możemy sobie zobaczyć tę grupę nawet facebookową, tych ludzi, którzy się zaparowali. I tam są przykłady zabiegów 9 nawet na jeden staw. No to są duże, duże dramaty życiowe i najczęściej ludzie z tym nie potrafią sobie, tego sobie nie potrafią uświadomić, że potrafi taki zabieg zrobić krzywdę, tak? Więc my robimy oczywiście wszystko z założenia najlepiej jak potrafimy i te rozmowy muszą być przeprowadzone jednoznacznie, tak? Czyli najlepsza opcja to jest taka, jak ostatnio przyszła do mnie pacjentka, mówi: doktorze, ja po prostu szukam kogoś, kto mi wytłumaczy, tak? No i ponieważ uprawia BJJ, jest trenerem sztuk walki i tak dalej, ja mówię: no, wszyscy ci, którzy mówią ci, nie operuj się, bo nim potrzebujesz, wystarczy ci siła mięśniowa, i mówią, no to nie rozumieją istoty biomechanicznej twojego ruchu na co dzień, tak? Czyli uprawianie sportu z dużymi rotacjami, kopnięcia i tak dalej, no pivot tam do zrobienia jest bardzo prosto, tak? I w tej sytuacji musisz mieć tą rekonstrukcję, żeby odbudować całkowicie ruch w tym stawie. No i zdecydowała się na rekonstrukcję, zrobiliśmy sobie rekonstrukcję. To jest idealny pacjent, bo prosta droga, świadomość tego, że trzeba się rehabilitować. Siła mięśniowa przed wyrobiona. Przychodzi ruchu. Przychodzi pacjentka, która pierwszy raz była na nartach i sobie urwała krzyżowe. Ja mówię: no dobra, ale jakie mamy priorytety na najbliższe 10 lat? Nie, no na narty to ja chyba nie wrócę. A ja mówię: no to dobra, no to nie widzę potrzeby, żeby się operować. I tak dalej, i tak dalej. No mówię, problem stanowią te zabiegi naprawcze, tak? No bo to są zabiegi tak naprawdę dla wszystkich i z założenia tak naprawdę nie grupa niesportowa to jest grupa do wskazań, żeby to robić. I tu ja mam mieszane uczucia, bo wydaje mi się, że te zabiegi naprawcze, no nie wiem, no ja tego nie czuję. Są ludzie, którzy to promują, jest dr Di Felice z Nowego Jorku, który bardzo mocno to promuje jako w ogóle pierwotnie nadającą się idealnie metodę do naprawy tego urazu. Nie, pokręcę głową i powiem, że nie wiem, ja tego nie czuję. Dalej wydaje mi się, że to co z Bruce'em Ryderem rozmawialiśmy, czyli edytor główny do tej pory American Journal of Sports Medicine, on był aktywnym chirurgiem w latach 80., 90. i wtedy powikłania po szyciu na otwarto ACL-a były na poziomie 50%. I ja powiem szczerze, że widzę, że to się nie zmieniło, tak? Czyli 50% pacjentów będzie zadowolonych z tego zabiegu, pomimo tego, że jakaś tam jeszcze 25% tej grupy, powiedzmy, mniej zadowolonej, ona nie będzie miała pivota. Natomiast wydaje mi się, że tego pivota będzie, to powodem tego, że nie będzie tego pivota, będzie taśma, która jest dołączona do tej naprawy, aniżeli sama naprawa. Dobra, to ja kilka pacjentów ci powiem, a ty mówisz: operuję albo nie operuję, dobra? Dobra, jak możesz dopytywać jeszcze, jak ty coś wiedzieć, to okay, dopytuj okay. Pacjenta. Fajnie. Lat 12, piłkarz, niby dobry w swoim wieku, kadra Mazowsza, motorycznie w miarę sprawny, zerwał ACL-a, izolowane uszkodzenie. 12 lat. No. Trochę wcześniej.
I to jest tak, najmłodszy pacjent, najmłodsza pacjentka, to była dziewczyna, którą zoperowałem, to niedawno było, 14 lat. Tak to oscylowały te acele w granicach wieku 16 lat. Normalne rekonstrukcje bez omijania chrząstki wzrostowej w tym zakresie, bo to byli pacjenci, którzy gdzieś tam byli już mocno wyrośnięci, ta chrząstka wzrostowa w ogóle według badań nie stanowi wielkiego wyzwania, nie trzeba wcale jej omijać, można ją przewiercić niewielkim kanałem i nie będzie problemu. Natomiast 12-latka chyba bym przetrzymał na rehabie, czyli jednak ta siła regeneracyjna w tej grupie wiekowej wydaje się być jeszcze na tyle duża, że jest potencjał do tego, żeby móc odwlec w czasie i raczej tej bariery. Ta 14-latka to była taka duża 14-latka, wysoka dziewczyna, grająca też w piłkę i wtedy była prosta decyzja, że trzeba ją zoperować, bo kwalifikowała się do tego, jeżeli chciała zacząć dalej grać. Natomiast 12-latek to może być jeszcze mały chłopczyk, na pewno nie jest duży, więc ja bym nie operował. Ja bym stawiał na rehabilitację. Dobra, no to teraz lat 30... Chyba, że zwichnięta łąkotka i tak dalej. No to są... Okej. Dobra, lat 35, koszykarz amator, 2 treningi w tygodniu, 1 mecz sobota, niedziela, lubi sport, rusza się, w miarę umięśniony, ale to nie jest jego zarobek i życie, zrywa ACL-a na tym meczach i chce dalej kontynuować sport. Nie chce się podłączyć. Operujemy. Dobra, lat 55, słabo aktywny, jakiś rower, schodził z roweru, wykręciła się noga, jeździ, żyje, wnuczek, jakieś spacery, nic nadzwyczajnego. No, oczywista kwestia, nie operuję. Dziękuję Ci za te słowa. Dobra, a pójdźmy do łąkotek jeszcze, bo one są dość specyficzne. Ja uważam, że wszyscy w wieku, nie wiem, 25-30 na rezonansie wyjdzie im jakieś uszkodzenie łękotki. Co dla Ciebie jest takim wyróżnikiem tej uszkodzonej łękotki, który mówi o tym, że należy albo usunąć, albo zszyć? Czy głównym czynnikiem sprawczym są dolegliwości bólowe, czyli jeżeli ktoś ewidentne objawy łąkotkowe ma, czyli dobrze zbadamy pacjenta i ewidentnie to są dolegliwości tożsame z uszkodzeniem łąkotki, no to uszkodzenie niestabilne jest wskazaniem do naprawy bądź usunięcia fragmentu, jeżeli wśród operacji nie wyjdzie, że to nie ma potencjału. I tak naprawdę to jest główna przesłanka, czyli objawy i potencjał niestabilności, tak? Uszkodzenia przytorebkowe, czyli tam, gdzie strefa czerwona, gdzie nie ma ewidentnego pęknięcia, które idzie w stronę stawu i duże cechy niestabilności można ewentualnie ostrzygnąć tym PRP, o którym rozmawialiśmy wcześniej. I tam jest duży potencjał, czyli mamy na małą torbię lokołąkotkową, która gdzieś tam penetruje w stronę łąkotki, no wiadomo, że sięga do stawu, bo by nie było torbieli. Wtedy można ją skaryfikować, podać PRP, jest duży potencjał zgojenia. Natomiast no tutaj dużo zależy od wyniku rezonansu i dlatego tutaj ważnym jest to, żeby ten rezonans był przyzwoitej jakości. Bez tego ocena tych uszkodzeń jest trudna jest po prostu trudna. A to, że dużo osób mówi, że i łękotki klikają, że czują przeskakiwanie w środku, to już to jest jakby opcja do operacji czy nie? Taka łąkotka przeskakująca to przypomina trochę pivota, czyli pacjent ma takie wrażenie, jakby kolano uciekało, trochę tak jak w ACL. W ogóle często też jest tak, że pacjenci myślą, że mają uszkodzone ACL, albo nawet terapeuci czy lekarze badający myślą, że tam jest trochę niestabilności, a to okazuje się, że jest łąkotka. Jest takie klikanie, strzelanie łąkotki, które nie jest tożsame z bólem, to rzadko jest wskazanie do operacji. Mhm. Więc tutaj w mojej ocenie bardzo jest istotne to, jak zbadamy. Okej, tutaj jeden z widzów zadaje pytanie. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Muszę tylko to odkręcić. Przypadek, 26 lat, była piłkarka ręczna, operacja L prawie półtora roku temu, brak zakresu, jakieś 26 stopni wyprostu i 15% zgięcia oraz ból przy zgięciu, przeczulica, nieczulica obszaru blizny. Możliwe braki w odpowiedniej rehabilitacji, błędy operacyjne, wskazanie do ponownej operacji. I znowu co powiemy? Trzeba zbadać pacjenta. Ja to powiem od razu, trzeba zbadać pacjenta, nie? Tak, i pewnie zrobić kontrolny rezonans, żeby ocenić położenie przeszczepu, wydolność przeszczepu, potencjalne blizny, no jakiś tam potencjał artrofibrozy, bo to duże ubytki ruchomości jak na okres półtora roku po zabiegu.
raczej nieakceptowalne. Jeszcze jest jedna kwestia, czy po tym ACL-u ten rok był przepracowany? To minęło półtora roku od operacji, jak ktoś leżał w wannie, nazwijmy to, i udawał, że się rehabilituje, bo robił wirówkę wodną, to nie mówi nam o tym, że to są te jakby zakresy wyciągnięte. Tak jest. Czy nie wiem, czwarty, ten piąty etap rehabilitacji ELA był w ogóle włączony, bo piłkarka ręczna no, musi dojść do tego czwartego minimum. Ten return to sport, jak to ładnie się nazywa teraz. Tak. Dobrze mówię? Dobrze. Dobra. Zgadzam się. Nie, to jest zmienny, za dużo rezonans magnetyczny, na pewno kontrolny, żeby zobaczyć, co tam w tym kolanie blokuje, no bo tego nie jesteśmy w stanie ani w ultrasonografii, przynajmniej rzadko, ocenić, zobaczyć, jak przeszczep leży. No różne są sytuacje. Każdy z nas, niestety, chirurgów popełnia swoją liczbę błędów. Ja też pewnie mam parę na swoim koncie. Wiem nawet o paru. Więc każdy z nas ma za uszami, ale kto nie praktykuje, ten nie popełnia błędów. Więc w tym zakresie badanie pacjenta, na pewno kontrolny rezonans, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i dopiero wyciąganie dalszych wniosków. Także nie ma wskazań do tego, żeby tutaj bezwzględnie operować, trzeba zweryfikować, gdzie jest przyczyna. Mhm. Dobra, MCL. Myślę, że też jest to takie coś, co też często jest uszkodzone. Dlaczego tak różnie do tego podchodzimy i raczej tego nie operujemy? Tutaj raczej wszyscy są chyba zgodni, mam nadzieję, że jest to częściej leczenie zachowawcze i tutaj niestety w stabilizatorze. No i to tutaj cię zdziwię, bo podejście amerykańskie amerykańskie podejście, widziałem się właśnie niedawno na Lyonie z moim takim bliskim kolegą Kylem Borgiem, który jest aktywnym bardzo chirurgiem, on operuje 250 ACL-i chyba w 2 lata, samych ACL-i w 2 lata miał, no to jest dość dużo, plus MCL, plus wszystkie inne zabiegi takie chirurgiczne i oni MCL u atletów operują. Mm-hmm. To jest ich trochę kwestia rynku, to jest kwestia tego, jak wygląda amerykańska ortopedia. Chirurg, ortopeda w Ameryce jest do operowania, a nie do leczenia zachowawczego, nie do podawania leków PRP i tak dalej, i tak dalej. Więc oni na przykład operują, mówiąc, że mają lepsze wyniki, szybsze wyniki, szybszy powrót do sportu. Ja dyskutuję z tym, ja uważam, że MCL jest rzeczywiście strukturą, która goi się bardzo dobrze, jest bardzo dobrze ukrwiony, dużo lepiej ukrwiony niż więzadło poboczne strzałkowe, więc jeżeli nie ma, troszeczkę bardziej jesteśmy teraz świadomi w kontekście anatomii. Ostatnio właśnie Andy Williams pokazał, że tak naprawdę warstwa głęboka MCL-a to jest trochę taki ALL, tylko od strony przyśrodkowej. Mhm. Czyli te włókna więzadła układają się w sposób dość specyficzny, czyli warstwa powierzchowna sobie, a warstwa głęboka sobie. No i jeżeli mamy czasami takich pacjentów, gdzie ta warstwa głęboka się tak zrywa, że ona się zawija do środka, no i nie do dół, ona się nie wygoi, będzie częściowa mikroniestabilność albo niestabilność tej warstwy i to kolano się będzie otwierać. Natomiast co do ortezowania, no i to jest właśnie cała zagwozdka, no bo jeżeli pacjenta ma dobry fizjo na warsztacie i obserwuje go codziennie i pacjent chodzi o kulach na wstępnym etapie, to ja uważam, że bez ortezy tego pacjenta można wygoić na tych kulach, jeżeli nie będzie tej nogi obciążał w pełni i to jest kontrowersyjne, co mówię. Natomiast to jest bardzo zależne od tego, jak pacjent pracuje. Więc moim zdaniem, jeżeli pacjenta ma w swoich rękach i pilnuje procesu gojenia się fizjoterapeuta, czyli nie forsujemy tego koślawienia, to orteza nie będzie tutaj potrzebna. Dobra, poczekaj, bo ja jestem w tej samej wizji, tylko mam jeden problem, że MCL napina się w pełnym wyproście, tak? Jeżeli dociągniesz do krzyża, znaczy mięśniem do końca wyprostu, no to będziesz napinać. Teraz czy człowiek niechcący sam tego nie zrobi jakby poza naszą wiedzą, nie? No dobra, ale czy będzie się kąpał w ortezie? No przecież to jest tylko MCL, on i tak ci wejdzie pod prysznic. No wejdzie. No, więc ja uważam, że tam jest tak duży... Powiesz, ok, kąpiesz się bez, ale utrzymaj nogę w zgięciu, to jest ok, nie? Jak on teraz w ciągu 30, nie wiem, no cały jakby 30 godzin, który żyje, robi tam jakieś rzeczy i tam atakuje i on nagle, nie wiem, no kilka razy w ciągu godziny nam pociągnie tym MCL-em, naciągnie go, to czy on będzie miał warunki do zrośnięcia się? Myślę, że będzie. A nie wiem, nie? Ja, ja, ja,
to nie mówimy o EBM i mówimy o naszych odczuciach, więc tak, trochę może ktoś nam zarzucić to. Natomiast ja będę zwolennikiem tego, że tam tak duży jest potencjał regeneracyjny w tym więzadle, że ono naprawdę musi mieć jakieś skrajnie niedobre warunki tego po prostu tak dużo, żeby się nie zgoił. No naprawdę bardzo źle trzeba by to prowadzić, żeby to się nie zgoiło. Natomiast powiem ci tak, no ci pacjenci, którzy trafiają do mnie z ortezą po miesiącu noszenia tej ortezy, wcale nie wyglądają lepiej niż ci, których... I wcale nie jest dobra tragedia, wcale nie jest dobrze, jeśli chodzi o to więzadło. Ono też się nie goi w sposób spektakularny, tam jest jedna wielka klucha. Jak się przykłada do tego ultrasonograf, tam jest po prostu jeden wielki obrzęk i te struktury, no gdzieś tam blisko siebie, niby zgojone, bo to w kolano się nie otwiera, natomiast to boję się, że wcale nie jest do końca tak, jakby biomechanicznie zrobić badania, że to kolano po rozpoczęciu kinezyterapii wcale nie wiem, czy będzie takie idealne i ono nie będzie bardziej rozciągliwe niż czyli taka struktura. Czyli to zgojone, ale bez funkcji. Tak. Bardzo dużo jest MCL-i, które przychodzą do gabinetu po leczeniu zachowawczym ortezą i niczym innym i jest przewlekły ból, bo tam albo oderwała się blaszka wulsyjna, czyli pociągnęło fragment kości więzadło i dlatego się urwało, albo są jakieś przewlekłe dolegliwości bólowe na przyczepie udowym. Tak po prostu jest. Taka jest struktura tą, która daje dolegliwości często post. Ja też zawsze mam taką wizję tego MCR-a, no fajny MCR, fajnie to wygląda, grubości, nie wiem, 2-3 mm chyba maksymalnie już. I jak to ma trzymać kolano? Jeżeli to by było tylko odpowiedzialne za trzymanie kolana 2-3 mm, to jak to możliwe, nie? Taka trochę filozoficzna to akcja, ale no dla mnie zawsze to nie ja tylko to. Nie tylko to. Korba stawowa, tak, tam są dwie warstwy, mówię, one idą w różnych kierunkach, trochę się krzyżują ze sobą, więc to jest, no to mechanicznie ci, którzy lubią anatomię, to próbują to odtwarzać. Mówię, Williams jak pokazał ostatnio, to właśnie ta metoda rekonstrukcyjna na krzyż, jeżeli tam się wstawia jakiś, jeżeli się nie da doszyć pierwotnej struktury, to przeszczep, który też idzie i się krzyżuje, czyli taką ósemkę się robi z ścięgna, które tam się wszczepia. Także ciekawy temat bardzo. Skąd u ciebie jako lekarza, bo ty prowadzisz ortopogadankę i moim zdaniem jest tam więcej terapeutów niż lekarzy. Było gości do tej pory. Przypadek. Tam jedynym ortopedą był chyba Michał Dwięga na ten moment. Nie, Karolina Skaryś jeszcze była. Jakby nie tylko ortopedzi, no jeszcze było tam, było kilku. Dlaczego? Lekarzy tak, ale ortopedów. Skąd u ciebie jest fascynacja fizjoterapią? Ja teraz mam fascynację, nie? Bo jakby mało lekarzy idzie tą stronę. To jest fascynacja. Kiedyś jeden z moich kolegów mnie wprowadził w ten świat. Kolega jest mocno kontrowersyjny, więc nie będziemy może jego imienia tutaj wymawiać, ale są inni lekarze, którzy też się fascynują fizjoterapią i dają dobry przykład, że ta współpraca daje najlepsze rezultaty. Myślę, że ta fascynacja wynika z tego, że chcemy dla pacjentów robić po prostu to, co jest dla nich najlepsze, no i w jak najlepszym, najkrótszym czasie, wbrew pozorom też jak najtaniej, no bo to jednak ma być proces, który ma być dostępny dla większości pacjentów i wydaje się, że po prostu jest tutaj największe pole do popisu. No powiem wam tak, ostatnie moje zaszokowanie, miałem pacjenta, którego szykowaliśmy do rekonstrukcji ACL-a z uszkodzeniem LCL-a na przyczepie udowym. I co ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, fizjoterapeuta mi zabrał pacjenta, tak? Bo okazało się, że pacjent z otwierającego się kolana na bok nie ma otwierającego się kolana na bok, gdzie ja byłem, no wszyscy bylibyśmy przekonani, zgodnie z tym, co mówi nauka, że to więzadło po miesiącu czasu niezgojone się nie zgoi. No, ku mojemu wielkiemu zaszokowaniu przestało się otwierać. Rozumiesz to? Nie rozumiesz tego. Jak się tym nie fascynować? No nie da się tym nie fascynować, bo jest potencjał w kinezyterapii
i w terapii no, manualnej, fizykoterapii, już tam, który z fizjo czego używa, to już jest kwestia własnych doświadczeń, no, ale jest w tym gigantyczny potencjał. Dlatego zapytaliśmy się na samym początku, czy ja lubię operować. Tak, ja lubię operować, natomiast widzę olbrzymi potencjał w leczeniu zachowawczym. Nie wiem, czy większy. Nie większy. Natomiast ja jako chirurg ortopeda z już jakimś tam doświadczeniem widzę, że te nasze interwencje chirurgiczne nie zawsze są idealne. I one nie zawsze są przewidywalne. Dużo bardziej przewidywalna jest fizjoterapia, dużo bardziej przewidywalny jest proces leczenia zachowawczego. Natomiast jeden podstawowy minus w leczeniu operacyjnym jest to, że ono jest nieodwracalne. Czyli to, co my już tam zrobimy w tym zabiegu, tego nie da się cofnąć. I zabiegi rewizyjne są jeszcze trudniejsze i jeszcze mniej przewidywalne. Tutaj kiedyś dobrze chyba powiedział takim jednym zdaniem Sebastian Żebierek, też twój kolega, że każda operacja to uraz. Tak. To jest to, co powiedzieliśmy w kontekście tych zmian zwyrodniowych. Nacięcie skóry powoduje tak duże zaburzenie homeostazy, że tam cytokiny prozapalne to po prostu imprezę rozkręcają najlepsze. Tam jest po prostu szał i myślę, że to bardzo dużo zmienia. Także to jest, ortopedia jest piękna, operowanie jest piękne i można bardzo dużo i rzeczywiście na pewno ci, którzy mówią, że źle przygotowany zabieg jest dużym ryzykiem właśnie zabiegu rewizyjnego i problemów potencjalnych dla pacjenta. Natomiast no, umówmy się, że to, co powiedziałem, dużo bardziej przewidywalna jest fizjoterapia i ona ma dużo mniej powikłań i dużo więcej chyba da się przynajmniej na samym początku zrobić dla pacjenta dobrego, właśnie żeby go przygotować do zabiegu. Czy to jest endoprotezoplastyka, czy to jest uszkodzenie ACL-a i tak dalej, i tak dalej. Dobrze przygotowany pacjent do zabiegu, jak sam wiesz, dużo lepiej rokuje w kontekście prowadzenia dalej ten prehab. Mamy takiego jest super mistrza istotny. Teraz, mamy takiego mistrza, powiem ci, pacjenta, może będzie słuchał, bo on lubi takie rzeczy słuchać. On jest chyba w czwartym miesiącu, on robi pełny przysiad, jeździ na rowerze, jest po ACL-u, tak był przygotowany, że my go, to jego trzeba stopować, nie? Bo on jest już, on jest gdzie indziej, on jest fizjologicznie siłą w 9 miesiącu, nie? A my wiemy, no to co powiedzieliśmy, procesy gojenia, nie oszukamy tego, tkanka się goi tyle i tyle i tego nie oszukamy. No i teraz weź go wyhamuj, nie? Jako może wszystko. No. Inny problem, nie? Oby tylko takie problemy. Tylko takie problemy, tak, dokładnie. Powiedz mi taką jeszcze jedną rzecz, albo jeszcze kilka. Dlaczego ludzie z SOR-u ze skręconą kostką, bez żadnych uszkodzeń kostnych, awulsji, złamań, albo to samo na poziomie kolana, skręcenia, wychodzą w gipsie? Kiedyś Artur mnie Mor zapytał o to na swoim podcaście. Nie słyszałem. Nie, to dobrze, że nie słyszałeś. Ja to podsumowałem wtedy tak, że to jest jedyna forma władzy nad pacjentem, tak? Żeby pacjent, który nie jest rozsądny, nie zrobił sobie krzywdy. No bo pacjent serowy to jest każdy pacjent, tak? No i ten niestety, który tam jest pijaczkiem i się przewrócił i na pewno nie będzie się leczył, ale w tym młynie, jakim jest izba przyjęć, bo jak ktoś nie pracował na izbie przyjęć, to nie wie do końca, co to jest i w jakim dużym napięciu trzeba podejmować trudne decyzje, duże decyzje i czy operować, czy nie operować, czy założyć taki, czy taki rodzaj unieruchomienia w złamaniu bądź czymś innym, więc tam potencjał do przeoczania rzeczy, które mogą wydawać się potencjalnie groźne dla pacjenta, jest spory, więc jest to forma takiego zabezpieczenia się dla lekarzy do tego, żeby mieć pacjenta w jakimśkolwiek, ale jednak formie no, zabezpieczenia go przed jego własną ignorancją bądź niewiedzą, tak to nazwijmy. Więc idealną opcją jest, żeby szybko takiego pacjenta zgarnąć i mu zdjąć. Mhm. Natomiast problem jest taki, że duża część pacjentów jest nierozsądna, których tam spotykamy. No więc jak ktoś już czeka na tym SOR-ze ileś tam godzin i przychodzi z wielką banią, no to ten doktor boi się go zostawić bez unieruchomienia. Ja już powoli zapominam, jak to jest, tak? No bo jak trafia do mnie pacjent na ostro, to ja go szybko do fizjo wysyłam, szybko walczymy z obrzękiem i jest super.
Natomiast ten doktor nie ma takiego komfortu. Ba, on nawet nie ma komfortu takiego, że ten pacjent trafi w ciągu 3 miesięcy na rehabilitację. No to, to cudem jest, jak on trafi na kontrolę po tym unieruchomieniu do poradni w ciągu 5-7 dni. Tak? No i wtedy tą ortezę czy tamten gips można zdjąć i jest cac. Więc to jest trochę wynik systemu. Rzeczywiście trochę wynik tego, że już doktorzy się w tym gipsie to tak już się wykąpali niemalże, już tak zakładają go, bo nie ma innej opcji. Natomiast boję się, że to jest jedyne, co system może zaproponować tak obiektywnie. Natomiast no mówię, wypuszczenie pacjenta ze skręceniem o samy kula, który nie będzie miał żadnej opieki dalszej, no też jest dużym ryzykiem dla lekarza, no bo ten pacjent powie, och, ale ja miałem skręcenie i potrafi na takiego doktora, kto powiedział, no przecież trzeba było założyć gips, a tamten doktor nie założył, no to trzeba go pozwać, bo on mi nie założył i tak dalej, ale i tak wiesz, dalej. No, okay, no pozwać, ale żadne badanie naukowe, żaden EBM nie mówi o tym, żeby taką tkankę uruchamiać, tak? Dlaczego idziemy w tą stronę, że no, boimy się pozów, które będą moim zdaniem na... Ja się z tobą w 100% zgadzam. Ja też tak uważam, że powinien być chociażby RISE jako forma, a teraz no peace and love, tak? Czyli jednak mówmy... No, police, byleby tak, coś było. Byleby coś było i to byłoby lepsze. Mhm. Natomiast do tego potrzeba systemu, który ma chociaż 15 minut spokojnej rozmowy z pacjentem, żeby mu to wytłumaczyć. To nie jest tak, że powiesz pacjentowi RISE i już, RISE i serać, tak? Nie, to tak nie działa. Niestety tutaj czas komunikacji i to trzeba pacjentowi wytłumaczyć. Pacjent jest nieświadomy, pacjent nie wie i ma prawo nie wiedzieć. Więc to jest niestety kwestia tego, że to po prostu zajmuje czas, a na SOR-ze, no mówię, jak każdy z was popracował trochę w tej instytucji, to by się okazało, że no to nie jest taka prosta sprawa. O już o brakach kadrowych i tak dalej, o tym, że... Myślałem na to, że był fizjoterapeuta. Super. Ale by było, co? Ale wymyśliłem. Super. Nie, to nie przejdzie w NFZ-cie. Super. Dobra, ja muszę do ciebie, jeszcze mam 2 pytania, a mamy 8 minut, więc musisz szybko mówić. Spoko. Ja ostatnio widziałem, i ty też widziałeś, bo ci wysłałem, żebyś był przygotowany, jeden z twoich niestety kolegów, ja nazwę to w ten sposób i moich pewnie też niestety kolegów, zrobił takie rozpoznanie. Przeciążeniowe, ja będę czytał, przepraszam, bo aż nie chciałem tego pamiętać. Przeciążeniowe zapalenie ścięgna mięśnia. I uwaga, w zaleceniach dla pacjenta jest odciążenie, ketoprofen 5 razy dziennie, lek, którego nie znam, czyli aponapro 500 mg, 10 dni, to będziesz wiedział, co to jest za lek, bo ja na tym się nie znam, okłady z lodu, rozciąganie, wkładka do buta 1,5 cm. Skąd to się bierze? Nie wiem. Lekarz spec ortopedii traumatologii. Skąd to się bierze? Z ignorancji i niewiedzy. Z braku współpracy z fizjoterapeutą. Z braku rozumienia. Nawet okej, on nie chce wysłać do fizjoterapeuty. To przecież to jest kompletne jakby kontra w ogóle wszystko, co powinno się zrobić. Nawet, że on nie wysyła nigdzie, to powinien tego pacjenta zostaw, nic nie rób, samo minie. Tak, prawdopodobnie byłoby lepiej. Ta 1,5-centymetrowa wkładka ani nie wejdzie do żadnego buta, ani nie... A no będzie dużo. To ta składka zrobi z kręgosłupem, nie? No to już jest inna kwestia. Nie wiem, Michał, no mogę narzekać cały czas na system kształcenia, nie ma żadnej kinematyki, nie ma biomechaniki ruchu na ortopedii. To wydaje się, że powinno być oczywiste, że powinna być taka para fizjoterapia na uniwersytetach, na ortopedii, na specjalizacji. No, nie wiem, no duża część ortopedów młodych już się zaczyna tym interesować, jakim mnie nigdy nie pasowało to, co było w szpitalu, w którym zaczynałem specjalizację, gdzieś tam zawsze mnie ciągnęło do czegoś lepszego. Spotkałem, tak jak mówię, pierwszego człowieka, który gdzieś tam pokazał mi inny świat tej współpracy z fizjo i że to warto i że to jest super, co to jest fala uderzeniowa, co to są igły i tak dalej, i tak dalej. No, gdzieś tam dalej ta nić zrozumienia i komunikacji z fizjoterapeutami była i działała. Nie wiem, no nie chcę zrzucać, że ludzie są nieodpowiedzialni, że im się nie chce i że są źli, tak? Bo to nie jest ani też dobre, ani ja też myślę, że on tego nie robi złej wierze, to jest najgorsze. Nie, nie, on tego nie, nie robi właśnie złej to, wierze, jest nie? To jest najgorsze, że potem jakbyś właściwie to pokazał, że można inaczej, że właściwie warto,
No i chyba to jest nasza rola tak naprawdę, tych ludzi, którzy gdzieś tam aktywni są w internecie. Twoja tak samo... Tak, no i ortopogadanka i wszystkie inne rzeczy i to, żeby pokazywać, jak Artur z Kubą Liberskim współpracuje i też pokazuje i omawia tą współpracę. Robią różne konferencje, to jak Michał Drwięga też generuje zespół i tak dalej, to wszystko jest kwestia tego, żeby to mówić i pokazywać i nie kłócić się, bo to, co najgorsze jest w tej naszej relacji w tym kraju, to, że grupy się ze sobą kłócą i mówią, że my to jesteśmy lepsi niż ortopedzi. Ortopedzi mówią, że ci fizjoterapeuci to są lepsi. Wiesz, jak trafisz takiego ortopedę, to nie ciężko być lepszym. Wiesz co chodzi, jak trafisz takie odciążenie, to potem no jakby ja zrobię, on tutaj każe komuś tam 10 dni, 15 dni, a koleś po, ja już mam, już wiem o tym, bo już było na stories u tego mojego kolegi, który to wyciągnął, po jednych zajęciach babka jest bez bólu. No, a dziwicie to, no nie, w ogóle. Nie, no tylko teraz ciężko być nie lepszym, to o tym mówię, nie? Tylko problem jest taki, jak dojść do tego człowieka, żeby mu to powiedzieć? To jest problem, żeby przebrnąć przez poradnię taką czy inną i znaleźć drogę do tego, żeby to zmienić. No, jak może pójdziesz w jakieś struktury, to może dojdziesz do konsultanta krajowego ortopedii i wtedy to tu jest droga, tak? Żeby KIF powiedział konsultantowi krajowemu z ortopedii, zróbmy coś razem, zróbmy serię zajęć fizjoterapeuci dla ortopedów i tak i w drugą stronę i zróbmy cykl kształcenia na specjalizacji z ortopedii z rehabilitacji, którą będą prowadzili tylko fizjoterapeuci. No, dwie godziny McKenzie'ego na całej specjalizacji to jest chyba żart. No, to jest specjalizacja z ortopedii. Dwie A miałeś na ortopedii jak leczyć tendinopatię? Nie. Tak, ten z diprofosem. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Ja tu jestem przeciwny i to też czasami głośno powiedziałem. Czy fizjoterapeuci powinni robić USG i mówić ludziom, co się dzieje wewnątrz? Kontrowersyjne pytanie. Nie, myślę, że powinni, wiesz, z jakiego powodu? No, ja miałem 45 minut tak oglądania zdjęć na studiach, tego nie pamiętam, jakby jeden semestr. No. Rezonans, RTG, USG. Byłem na dwudniowym szkoleniu z USG. Najlepsze w Polsce szkolenie uważam, z doktor Serafim Król jako prowadzącą. Nie podjąłbym się dzisiaj mówienia, co jest wewnątrz w środku. Krzywa uczenia w moim przypadku zajęła jakieś 3 lata. To mogę podsumować tak trochę, bo to powinno, jak ktoś czai bazę, to będzie wiedział, że można dużo przekłamać, dużo różnych dziwnych rzeczy mówić przez te 3 lata, zanim się człowiek nauczy, no ale jak się człowiek nie będzie uczył, nie będzie praktykował, to nie będzie mógł. Więc uważam, że to jest możliwe dla fizjoterapeuty, żeby robić dobrze USG ze względu na to, że wy bardzo dobrze znacie anatomię. Lepiej myślę, że momentami niż niejedni ortopedzi, którzy nie operują szczególnie konkretnych jednych struktur, tak? No bo jak operujesz, to widzisz tą anatomię od środka. To jest trochę inaczej. Natomiast myślę, że to jest możliwe, żeby fizjoterapeuci robili dobre USG. Prawnie nie możecie tego podpisywać i dawać jako diagnozy. To może być pewne ukierunkowanie dalszej diagnozy, czyli wysłanie dalej do specjalisty ortopedy, czy do kogoś, kto do radiologa, który będzie ewentualnie dorobił dalszą diagnostykę. Natomiast uważam, że z powodu tego, że jest w ogóle mała dostępność do dobrej medycyny i w ogóle do medycyny w Polsce, to nie uważam, żeby to była zła ścieżka. Natomiast to, co zawsze będę podkreślał, krzywa uczenia jest bardzo długa, więc zanim będziemy wydawać jakieś wnioski z tych badań, to naprawdę trzeba mocno się uderzyć w piersi i powiedzieć, czy ja na pewno to dobrze robię, czy ja temu pacjentowi nie robię krzywdy. No bo jeżeli jest kwestia tego, że mamy, dajmy na to, zerwane stożek rotatorów, co da się dobrze zobaczyć w ultrasonografii, to wysyłamy dalej pacjenta na badanie, a nie go na siłę leczymy i mówimy, że jest super, jak nie jest super, no bo ten stożek się cudownie nie odtworzy. Jak mamy skręcony staw skokowy, który jest dość prosty do diagnostyki, i mamy uszkodzone struktury, to musimy zweryfikować, czy nie ma uszkodzenia więzozrostu, bo jeżeli będziemy leczyć staw skokowy zerwanym więzozrostem niewydolnym, to jest już kryminał i jeżeli nie będziemy go leczyć operacyjnie, to pacjent może mieć do nas duże i uzasadnione pretensje.
i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię, w rękach fizjo, Michał, diagnostyka krzyjaka w kolanie, duża szansa, trzeba zrobić. No zobaczę, to takie rzeczy zobaczę, nie? Właśnie mi chodziło ale, o to, ale już wtedy wiesz, o kurde, masz świeżego krzyjaka, idź zrób rezonans, bo na pewno coś sobie w środku w tym kolanie uszkodziłeś, jak nie łąkotkę, jak nie ACL-a, to chrząstkę i tak dalej, i tak dalej. To może być dobry przesiew, więc uważam, że wcale nie jest to zły pomysł, natomiast długa droga uczenia. Padło tu wiele dobrych, mądrych zdań. Na pewno wiele z Was będzie miało wielki niedosyt po tym podcaście, że moglibyśmy tu z Jakubem rozmawiać, myślę, że cały dzień i zrobić z tego ogromne szkolenie. Za to Ci, Jakubie, za tą wiedzę Ci, zróbmy coś. Za tą wiedzę Ci ja dziękuję, za tą otwartość i jakby szczerość w tej rozmowie. To naprawdę było super wartościowe i dużo osób z tego naprawdę wyniesie. A i mam nadzieję, że też zobaczy, co robi, jak robi i mam nadzieję, że to dla Was wszystkich będzie bardzo, bardzo i to bardzo pomocne. Moim gościem był? Jakub Jabłoński. Dziękuję Ci bardzo. Czy masz jakieś zdanie jeszcze, które chcesz podsumować może? Nie, współpracujmy. Myślę, że współpracujmy, bo im większa siatka ortopedów współpracujących z fizjoterapeutami i na odwrót, tym lepsza Polska, no... Lepiej dla polskich pacjentów. I myślę, że to jest współpraca i współpraca, współpraca. To jest najważniejsze. Niechaj się taki stanie. Ja Wam bardzo dziękuję za odsłuchanie tego podcastu. Jeżeli był wartościowy, no to oznaczcie Jakuba na Instagramie, oznaczcie mnie, udostępnijcie, niech jak najwięcej osób dowie się o tym podcaście, ocencie ten podcast, jakieś gwiazdki, 4, 5, 1, jak chcecie, zróbcie jakąś interakcję, żebyśmy wiedzieli, czy dalej tworzyć takie rzeczy, czy one są dla Was pomocne. To był podcast serii Dachowski pyta, a moim gościem był Jakub Jabłoński. Hej. Zobaczenia. Pozdrawiamy. Dzięki.